Wspomnę na początku dziś naszego profesora z dogmatyki, który wykładał w krakowskim seminarium od 1938 roku aż do 1982 roku. Podczas ostatniego wykładu przed przejściem na emeryturę pokazał nam listę słuchaczy z 1938 roku, a my mieliśmy podpisać się także wszyscy słuchacze z ostatniego jego wykładu. To był bardzo solidnie wykształcony dogmatyk, który uczył o Bogu jedynym, także bardzo dużo jego wykładu było filozofii. Kiedy przyszedł sobór, wydawało się, że wszystko to przepadnie, cały jego system, cała dokładność, całe precyzyjnie dopracowane pod względem metodologicznym wykładanie o Bogu jedynym. Pamiętam jak dziś, jak właśnie w takich otchłani tego tomizmu i filozofii pojawiało się raz po raz stwierdzenie, że Bóg jest bardziej niepodobny niż podobny do tego, co o Nim orzekamy. Tak mówił w sposób bardzo suchy, bardzo uporządkowany, a przecież później przyszła taka dogmatyka, takie uczenie o Bogu, jak chociażby to, które znajdujemy w dzisiejszym fragmencie, czy dziś czytanym fragmencie z księgi proroka Izajasza. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Tak bardzo jest to odległe. W sposób obrazowy jest to wyrażony, poetycki, przemawiający, na pewno lepiej niż suchy w sposób metafizyczny, filozoficzny, sformułowanie, które mieliśmy podczas naszych wykładów z dogmatyki. Właśnie o tą różność, o tą nieporównywalność, a przede wszystkim o darmowość idzie także w dzisiejszym świętowaniu chrztu Jezusa, ale także w początku tego czytania z proroka Izajasza. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalej, że kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Kilka osób, które poznałem, które przeżyły w swoim dojrzałym życiu nawrócenie, powtarzało, że to, co było najtrudniejsze do przyjęcia z wiarą, że Bóg przebaczył, że jest możliwość nawrócenia, że dadzą radę z tego wszystkiego, co złe się wykaraskać. To, co było najtrudniejsze, to to, że uwierzyć, że Bóg to daje za darmo. Wydawało mi się, że wszystko trzeba zdobyć, załatwić. Wcześniej tak im się wydawało kupić. Że co jest droższe, to jest naprawdę bardziej wartościowe. A tu Bóg daje za darmo. Ten chrzest Jezusa jest także takim świętowaniem darmowości Boga w okazywaniu nam tego, co najważniejsze, co najcenniejsze. Łaska, przebaczenie grzechów, dziecięstwo Boże. Nieraz mylnie się porównuje chrzest Jezusa do naszego chrztu. To raczej jest odwrotność, bo Jezus za darmo bierze na siebie nasze grzechy. Za darmo wchodzi do tłumu, który uznaje się za grzeszników przed Janem Chrzcicielem. Na głowę Jezusa leje się woda Jordanu, która przedtem obmywała z grzechów tych, którzy wyznawali te grzechy przed Janem. Jezus wyszedł natychmiast z wody, bo nie potrzebował ani krótkiego, ani dłuższego wyznawania grzechów. I odwrotnie jest w naszym chrzcie, bo nie płacimy za to, ażebyśmy byli uwolnieni od naszego grzechu pierworodnego i uwolnieni w przypadku człowieka dorosłego od wszystkich grzechów, które popełnił przed przyjęciem chrztu. To święto wielkiego daru, pojednania, przebaczenia, darowania i obdarowania za darmo przez Boga w Jezusie Chrystusie. Pozdrawiam pewną rodzinę, której reprezentant razem z nami się modli.
ksiądz Sebastian, który mieszka w bardzo pięknym miejscu. Jeżeli ktoś trochę zna historię Polski i historię Kościoła, to powiem, że na granicy między dawnym zaborem rosyjskim i zaborem austriackim, a także od pewnego czasu gra na granicy pomiędzy diecezją kielecką i archidiecezją krakowską w okolicach pięknej Doliny Prądnika. Pozdrawiam tych, którzy w trzech pokoleniach w tym domu łączą się z nami na modlitwie różańcowej. Wszyscy przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.